Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich dzisiaj w grze The Walking Dead The Final Season. Postanowiłem także troszkę urozmaicimy ten nasz kontencik. Generalnie w The Walking Dead grałem, nawet wrzuciłem film na kanał właśnie z zakończenia The Walking Dead sezonu drugiego właśnie. To był jedyny film z The Walking Dead, innych nie wrzucałem. Oczywiście grałem The Walking Dead sam, jak i również oglądałem też czasami jakieś filmiki sobie. Tak jeszcze zerknąłem na pewno na Steama, zobaczyć czy jest tam jakiś w ogóle czas grania w to The Walking Dead, żeby po prostu mieć pewność, że faktycznie to gram, bo ja już nie pamiętam, bo to było naprawdę, no, kilka lat temu te pierwsze The Walking Dead wychodziły, więc dzisiaj The Walking Dead The Final Season. Mam nadzieję, że seria się oczywiście przyjmie, zostawiajcie łapki w górę oczywiście jak najwięcej, żeby po prostu kolejne odcinki były, zobaczymy czy ten odcinek wam się spodoba, jeżeli się spodoba, no to będą wlatywać kolejne odcinki, tak powiedzmy po 20-30 minut, więc zobaczymy jak to wszystko oczywiście będzie wychodzić. Oczywiście wersja spolszczona tutaj na moim ekranie, jak i waszym oczywiście będzie się prezentować. No i mamy to okienko ładowania oczywiście. The Walking Dead, czyli musimy wejść w odcinki, tak? Importować zapis, tak, jak najbardziej. O nie! I co teraz? Zalogować się muszę? Czy miałem tam konto jakieś? Nie mam pojęcia. 24 hours later. Dobra, niestety nie znalazłem żadnych zapisów gry, w sensie, no nie mam konta po prostu na tym. Czekajcie, nie ma napisów. Halo, co się dzieje? Dobra, mamy napisy, włączamy sobie oczywiście. No i mówię, niestety nie mam konta na Telltale, więc no po prostu nie wczytam. Nie wczytam wszystkich moich wyborów i tak dalej, więc będę się kierował po prostu jakimiś moimi flashbackami, po prostu jakie tam wybory zaznaczam i tak dalej, więc mam nadzieję, że no będę się starał to jak najbardziej odzwierciedlić, tak jak to po prostu robiłem, jak grałem w tą grę. No i właśnie teraz, kurczę, no dlatego warto mieć to konto jednak na Telltale. Tutaj Carly ocaliłem, pamiętam, w tym wyborze. Tutaj kolega niestety zginął. A woman in our group named Lily lost her dad, and then she just couldn't cope. She took the life that Lee saved. No właśnie. I tutaj ja, no, nie pamiętam szczerze, co ja tu zrobiłem, więc zaznaczę, że porzuciliśmy ją, tak mi się wydaje, że pamiętam, że zrobiłem. To jednak było troszkę niewybaczalne, co zrobiła wtedy. No i tutaj. Zawsze bądź w ruch. Ugryzienie, kiedy właśnie Clementine zniknęła. Lee wouldn't make it. He knew it was the end. I znalazł bodajże krótkofalówkę, przepraszam. Zastrzelić, no. Już nie będziemy pozostawiali go, żeby się zamienił w tym szpendarza, nie? Broken people, running from their past. There was a woman who gave birth to a boy named Alvin Jr. Dobra, przypominam już sobie mniej więcej historię gry. I właśnie z tego sezonu... No właśnie, ona niestety nie. Właśnie z tego sezonu było zakończenie nagrane na kanale. I teraz mam nadzieję, że... Jane left AJ in the snow. We thought he was gone forever. That was the last straw for Kenny. And without Lee around, I had to make the call. Pozwoliliśmy Jane usiąść tutaj. Zrobiła w bambuku na nas zejdzie, no. Schowała go w samochodzie, no właśnie. Jane hit him to make a point. Knowing what they'd done. I still decided we were better together. For AJ's sake. But like everything else, it wouldn't last. AJ and I traveled to a new frontier. I thought we'd found something that worked. But I was wrong again. They took AJ from me. Said I was too young to take care of him. Ech,
Dobra, to był ciężki wybór, pamiętam. W sensie pamiętam, że to był ciężki wybór. Nie pamiętam, co tu zaznaczyłem, bo jednak z drugiej strony, no. Z jednej strony. Pozwolić zabrać go właśnie przez Nowy Ład. Było w miarę logiczne, bo jednak mieli te wystarczające środki po prostu do przeżycia, nie? Chyba tak mi się wydaje bynajmniej, że tak. Tak pomyślałem też wtedy. I regretted it later. I searched for a long time. Just when I gave up hope, I found him. We're searching together now for a place we can call home. I'm all AJ has. He's all I have, and I'll protect him with my life, just like Lee did for me. To jest w ogóle hit, że tyle musieliśmy czekać praktycznie. W sensie, kto The Walking Dead już trochę ma The Final Season, tylko po prostu czekam na spolszczenie, czy wszystko git jest. Ale jednak mimo wszystko troszkę trzeba było na to The Walking Dead czekać, bo tam z tego co kojarzę, firma Telltale się w międzyczasie rozpadła, tam były jakieś nieprzyjemne rzeczy i w ogóle pierwsza informacja była taka, że w ogóle The Walking Dead miało być niedokończone. Ale jak możemy zobaczyć, finalnie tutaj możemy sobie właśnie w nasze żywe trupy pogrywać, więc to jest najważniejsze. Przymoc S. A, okej. Okay. Żeby na modelu było. What you doing there, goofball? Pretending we got bullets. Well, don't. It's getting on my nerves. Daję, że ma naboje, no. I don't like goofball. I'm too big for it. Oh, I've always called you goofball. It's time for you to stop. It's Alvin Jr. Agresywnie. AJ still work? AJ still works. No, głodny. What's wrong? AJ? Hungry. There, Alvin Jr., it's me, Disco Broccoli. Word on the street is that you want to eat me. Is that true? Do you want to eat me? Come on, Clem, I can't eat a toy. Oh man, my feelings are hurt. My stomach hurts. Sassy. Here, practice your reading. But I don't wanna. It'll take your mind off your stomach. Preheat oven. Place cream. Vanilla beans. Into a saucepan and bring to a boy. On second thought, never mind. That's only gonna make you hungrier. Oh, chips. Here you go. About all we got. What about you? Go for it. We'll find something else soon. I believe you. Myślałem w ogóle, jak to The Walking Dead jest na Steamie, to jakoś zapisuje Steam te wszystkie moje wybory i tak dalej, dlatego tego konta nie robię na Telltale, nie? W sensie wychodzimy bynajmniej z takiego założenia, że po prostu hej, po co robić konto, skoro Steam ma moje pewnie te wszystkie wybory i tak dalej. Ale widocznie jednak nie. We gonna do it?
Think so. Looks clear. We're doing it. No łam bierzemy, no. Nie będziemy zabawką się bronić, nie? Na wodę. We need water too. To w sumie po co? Dobra, no. To tyle. Lecimy chyba, nie? Trzeba jakieś żarcie znaleźć. Znajdź jedzenie. All right. Let's find some food. Friendly, ring the bell. What does it mean? It means the people here shoot first. A możemy użyć tego dzwona, co? Czy nie? A. Oj, chociaż nie, czy to był dobry pomysł na pewno? No, no właśnie. Dobrze, że tylko jeden, nie? Stay back. Okej, mamy pierwszego kolegę za nami. Still with me? Still here. No bites. Next, we get in there. W sumie w koszu. O! Woda? Tak trochę mech wygląda. Woda? Czyli możemy jednak. Ta woda średnio wygląda trochę. No właśnie. Okej. Okay. Czyli wody dalej nie mamy. Drzwi. Nie no, to by było za piękne, żeby były otwarte. No właśnie. Podważ drzwi. No tak, mamy łom. Tylko czy tutaj coś jeszcze jest? Co moglibyśmy podnieść? Coś takiego. Czaszkę jelenia możemy podnieść. Okej. Interesting. Gdzie ty to zmieścisz? Wracamy do chałupki. Trzeba podważyć te drzwi tym łomem. Ciekawe, czy będzie komitet powitalny jakiś czekał na nas. Zaraz się okaże. Co robimy w nowym miejscu? Słuchamy za monstrów. Po tym? Come on, you remember. We inside a new place? We always okna? O nie! Check the windows? That's right. Oops. Błąd. Ale chciałem zaznaczyć okna, okej? Okay?
Oj. Monsters. All tied up. They can't get us? No, they can't. Windows are all boarded up. This one's locked. Security door. Can't pry that open. I know you're hungry. I am too. We'll find something. I promise. Okej, wejdź do kasy. Drzwi zamknięte. Too small to crawl through. Well, for me. See anything? Looks like some cans. Could still be edible. One of us might be able to fit through there. Is that the only way in? Let's look around. Let's be smart. That's right. W nowe miejsce puszczać go samego? Tak trochę mech? Klucz! That's not happening. List jakiś zostawili. Please leave us alone. This is what we wanted. Poison. Did they give up? They wanted to leave this world together, holding hands in their own home. Will we have a home? We'll see. No i co teraz? The key or the window. Those are our options. It's dark in there. We should kill the monsters. They're not people. Well, they used to be people. And as people, they ask to be left alone. Właśnie, wypadałoby uszanować ostatnią wolę, nie? So what's best? Wypadałoby uszanować ostatnią wolę, ale w nowym miejscu na młodego nie ma opcji, żebym posłał. Jeszcze po ziemku, bez naboi. Nie, nie ma opcji. I'm sorry. A w tym momencie liczy się przetrwanie, nie? Więc... musimy dbać tylko o siebie teraz, nie? Zważywszy na wszystko. Good job. Dzięki. No i mamy kluczyk. Sorry, it had to go this way. Thing going here. Can we stay here? We'll see. No one's here. No one's ever anywhere. It's always just monsters. I'm here, kiddo. I know. You saying I'm not someone? Aww. That's not what I mean. Just a few. Remember what we said? You know this. Always aim for the head. That's right. Come on, let's keep looking. There's gotta be something we can eat.
Hope so. Co? Czekajcie chwilę, bo nie jestem czegoś pewien. Dobra, także lecimy dalej. Chciałem sprawdzić, czy na pewno nagrywa mi się mikrofon. Ten mój główny, nie? Bo myślałem już, że nagrywa się ten słuchawek właśnie. Wtedy bym musiał powtarzać cały odcinek, nie? Wolałem się upewnić teraz. Lepiej późno niż wcale, nie? A, bo cały czas patrzę na ten materac, okej. Puszka pusta. Spoiled. Sorry, buddy. These are long gone. Fuck. Hey. Hey, watch the swears. I meant shoot. Look. Huh. Nie, to wszystko jest zepsute. You good? Uh-huh. Aha. Just hungry. Grumbly in your tumbly? No, just regular hungry. Okay. Something under here. Czy przejście jakieś? Jest i jakaś ta. Floor door? Huh, yeah. I must have wanted to hide something. O, proszę! Spiżarnia! That's a lot of stuff. Yeah, it is. We could eat for weeks with this much. No i ma... O, kurde! Granat! It's rigged! AJ. Jak tamtego dzwona słyszał tylko jeden, to teraz chyba troszkę więcej słyszało ten wybuch. No właśnie. I co teraz? No, a jedzenie. Nic z jedzenia. To dalej będziesz głodny, kolego. No to lecimy! Oj, 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 oj. Dobra, lecimy dalej. Jego mogę ciuknąć? Nie mogę. Pakuj walizę, młody, lecimy. Kurka, no ale kluczem? No właśnie. No ale jak odejdziemy? Halo! Za tobą, kurde młody! Okej. Good job. No. I tyle z naszej podróży. Odpalaj.
Ja pierdzielę. Strzelaj! No i po nas. Czyżby odsieć jakaś? Zabrał go ktoś. A nas z tym szwendaczem zostawił. Okej. Okay. Słuchajcie. Ponad 25 minut filmu. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek wam się spodobał. Standardowo, no jeżeli użycie kolejny odcinek, no to widocznie wam się spodobało i wrzucę wam kolejny. Więc śledźcie kanał, zostawiajcie pozytywne oceny, komentarze, jeśli chcecie więcej The Walking Dead. Jestem ciekawy, co się teraz stanie, czy będziemy jakimiś zakładnikami może? Czy tak bardziej, powiedzmy, po przyjacielsku nas przyjmą? Zobaczymy. I czy w ogóle uda nam się znaleźć AJ'a? To jest też dobre pytanie. No, więc kłaniam się nisko. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i piona. Cześć, cześć.